Dzień dobry, witajcie. Jestem trochę zakurzony, bo wracam właśnie z warsztatu. Nagrywam właśnie to wejście na koniec dzisiejszego dnia pracy, więc zabraliśmy się za nową przebudowę samochodu. Teraz w naszym warsztacie stoi Mercedes Sprinter z 2006 roku. Robimy z niego auto rodzinne, czyli auto 2 plus 2 tak zwane, czyli dla dwójki dorosłych i dwójki dzieci. No, nagrywamy cały czas materiały, jak to wykonujemy, więc jak jesteście ciekawi, jak będzie wyglądał efekt końcowy Mercedesa Sprintera, to zapraszam Was do oglądania teraz vloga. Z nami znajduje się Mercedes Sprinter, którego właśnie ukończyliśmy. Jest to samochód czteroosobowy, specjalny, kempingowy, czteroosobowy, służący również czterem osobom do spania. Za chwilkę Wam to wszystko pokażę, jak to wygląda w środku. Jest on przeznaczony dla dwójki dorosłych i dwójki dzieci. Właśnie Krzysztof tam się może, nie wiem czy widzicie, bo tak słońce tutaj świeci, że tu kurczę kontrasty pewnie straszne, ale w środku Krzysiek się wygina i robi właśnie sesję zdjęciową. Znajdujemy się na takiej polance pięknej, a co, zapraszam Was do środka zobaczyć, jak wygląda nasze najnowsze dzieło latającego dywanu. Jak widzicie, z tyłu znajdują się dwa łóżka, jedno nad drugim. Na górze łóżko dla dzieci o wymiarach 120 na 160 cm. Na dole jest pełnowymiarowe łóżko dla dorosłych
195 na 130 cm szerokości, więc śmiało można się wyspać. Znajduje się również prysznic zewnętrzny, czyli przyłącze do prysznica z tyłu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, można spokojnie korzystać z wody, otwierając tylne drzwi. Z tyłu również jest miejsce na butle z gazem oraz obszerny bagażnik z wieloma schowkami. Więc naprawdę podróż tutaj może, spakować się tutaj można niemalże na każdą podróż, więc samochód jest do tego całkowicie przystosowany. Wchodząc do środka, wchodzimy prosto do jadalni, czyli do miejsca, w którym można sobie usiąść spokojnie z czteroosobową rodziną, spożyć posiłek, bardzo duży stół, szerokości 60 cm. Dwa obracane fotele kierowcy i pasażera, podwójna kanapa z tyłu, kuchenka gazowa, trzypalnikowa, mnóstwo szafek różnych, przeróżnych. Można otwierać, zamykać, wszystkie oczywiście na zatrzaski, żeby się tutaj nic nie rozsuwało. Lodówka kompresorowa, którą już robiłem raz program o niej, jak już zamontowałem tutaj. Proszę bardzo, lodóweczka kompresorowa, dalej szafki wszędzie, dwie bardzo duże szuflady. Jeszcze jedna szuflada tutaj z zabezpieczeniami, żeby się nie rozsuwała w trakcie jazdy oczywiście. Oczywiście za szufladą cała instalacja wodna, o tam o. No i aneks kuchenny, wszystko polakierowane, wygląda jak surowe drewno, ale taki był zamysł. Aneks kuchenny, bateria, oczywiście woda bieżąca, wody bieżącej jest 80 litrów. To samo z brudną wodą, czyli z szarą wodą. Dwa pojemniki właśnie takie zainstalowaliśmy. Obydwa pojemniki znajdują się w środku w aucie, ze względu na to, żeby auto było całoroczne i zimą nie mieć problemu z zamarzającym zbiornikiem zamontowanym pod samochodem. Tutaj zainstalowaliśmy również szarą wodę wewnątrz, jest w komorze, w bagażniku, w jednym z nadkolu zamontowane są. I no i z tyłu obszerne łóżka. Tak jak mówiłem, na dole łóżko dla dorosłych, na górze łóżko dla dzieci, więc każdy się tutaj wyśpi. No mnóstwo szafek, mnóstwo takich wnęk tutaj poukrywanych, w których można trzymać spokojnie niemalże rzeczy na cały rok podróży. Przynajmniej nam się udało, jak my podróżowaliśmy podobnym samochodem 4 miesiące, spokojnie można było się tutaj spakować i niczego nie brakowało. Dwa okna dachowe, które oczywiście potrafią tutaj zdziałać cuda w upały, po prostu wentylują całą przestrzeń, więc są bardzo przydatne. Wszędzie na dole pełno szafek, na górze również, obydwie szafki, o, uchylne, tak, o, w środku wytapicerowane, bardzo pojemne, tutaj kolejna szafa, bardzo spora szafa. O, tutaj spokojnie jedna osoba zmieści niemal cały swój dobytek. Na pewno ja bym tam zmieścił. Do tego stolik, oczywiście stolik jest przesuwny, można go sobie lekko regulować, żeby dopasować sobie do swojego położenia. Jak się siedzi, otwierane okno, można spokojnie tutaj się wentylować z tej strony. Co, no tak jak wspomniałem, obracane fotele. Co, no stolik jest też całkowicie demontowalny, więc można go spokojnie też wyciągnąć, schować do bagażnika, jeżeli będzie taka potrzeba, i podróżować bez niego, więc to chyba na tyle, jeżeli chodzi o tego kampera. Króciutki vlog, no bo co tu wiele pokazywać, to jest tak raptem 6-7 metrów kwadratowych, więc obejrzeliście niemalże cały samochód. Jak jesteście zainteresowani, to oczywiście zajmuję się takimi przeróbkami. Nie robię tego komercyjnie, nie robię tego dużo, robię kilka samochodów w roku. Teraz aktualnie wybieram się w podróż, lecę sobie na chwilę z całą rodziną do Maroka. Też pewnie wrzucę z tego jakiegoś vloga, a oprócz tego oczywiście zajmuję się przebudową i już za miesiąc startuję z kolejną przebudową vana, więc jeżeli jesteście ciekawi, no to wciśnijcie taki klawisz tutaj, subskrybuj kanał, jak tam wciśniecie subskrybuj kanał, to będziecie na bieżąco z moimi filmami, no i oczywiście zapraszam Was na swój fanpage na Facebooku, latający dywan, łamane Facebooki, te sprawy, komy i tak dalej. I co, no i oczywiście do kontaktu wszystkich zainteresowanych, jeżeli chcielibyście zamieszkać w takim kamperku, Wasze siły albo siły przerobowe, albo wiedza nie pozwala na to, żeby samemu sobie wybudować, to oczywiście możecie się ze mną skontaktować przez maila na przykład. Mail będzie podany na dole tam w opisie filmu, więc śmiało możecie pisać z zapytaniami różnymi. Na te ciekawsze oczywiście odpowiem, na jakieś mniej ciekawe po prostu je pominę i wyrzucę do skrzynki ze spamem, więc ciao i do zobaczenia w kolejnym vlogu.